No nie ogarniamy się, słuchajcie, jej! Dawaj, dawaj! Witamy Was bardzo serdecznie na czwartych feriach z trampoliną w mieście! W tegorocznych feriach z trampoliną weźmie udział prawie 120 dzieciaków i 30 wolontariuszy. Będzie nas 150! Bardzo, bardzo serdecznie przywitać wszystkie dzieciaki, które przyszły na te ferie, które chcą z nami, z trampoliną spędzić w naszej parafii ferie w mieście. Bardzo serdecznie Was witamy, wszystkie dzieci! Wszystkie dzieci! I witamy wspaniałych wolontariuszy, młodzież, która będzie razem z nami. Zaprosić i przywitać bardzo serdecznie gospodarza centrum rekolekcyjnego, które będzie nas bardzo mocno wspierało, będzie razem z nami, księdza Mariusza Chmielewskiego. Bardzo serdecznie. I prosilibyśmy, żeby ksiądz Mariusz właśnie w imieniu i księdza proboszcza, i swoim własnym przywitał wszystkie dzieciaki i zachęcił nas do pięknego przeżycia tych ferii. Dzieciaki kochane, no niesamowity czas, no słuchajcie, ferie się rozpoczęły. Ja pamiętam, jak rozpoczynał się jakiś czas wolny od szkoły, to wtedy tak hura, 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 no niesamowite to były takie chwile. One bardzo szybko później gdzieś mi mijały, trzeba było z powrotem iść do szkoły. Także na początku tych ferii naprawdę fajnie, że żeście tutaj przyszły, że jesteście dzieciaki, że będziecie naprawdę przeżywały takie miejsce w swoim sercu, miejsce dla Jezusa będziecie robiły, ale również miejsce we wspólnocie. Razem, wspólnie, tak jak słuchajcie, chcecie przeżywać te ferie, razem, we wspólnocie. Dlatego w imieniu księdza proboszcza bardzo jeszcze raz serdecznie Was witam. Dobrze, że żeście się nie spóźniły tak, jak ksiądz Piotr się spóźnił. Macie nawet czerwony szlafrok, w takim oczywiście szlafroku, tam z tego łóżka się wygramolił swojego. Zobaczcie, on tak na co dzień śpi, bo nie ma włosów i dlatego taką zimną, zimną głowę zamiast czapki to ubiera, taką chustę. I słuchajcie, bardzo serdecznie Was witamy. Jeszcze raz, no ja również chcę podziękować tutaj księdzu Piotrowi za wielką inicjatywę. Zawsze takie ma wielkie, ogromne serducho. Siostrom czcigodnym i siostrze Anuncjacie i Tomaszy. No i wolontariuszom, no to jest niesamowite, bo wspólnie razem będziecie tworzyć piękną wspólnotę. Będziecie przeżywać cudowne chwile. I tych cudownych chwil, słuchajcie, Wam tutaj życzymy. Żebyście, jak będą się kończyły ferie z trampoliną w mieście, żebyście mówiły: nie, nie, my nie chcemy, jeszcze, jeszcze, jeszcze. I żebyście, słuchajcie, w ten sposób też zachęciły wszystkich organizatorów do tego, żeby w przyszłym roku mogło być 120, 150, 170, no niech będzie 200. O, gdzie pomieścimy? Także słuchajcie, super, dobrze, że jesteście, że są Wasi rodzice,
To jest też takie niesamowite, bo budujecie w ten sposób Państwo też przepiękne zaufanie i chcecie swoje dzieciaki też w tym duchu takiej modlitwy, przeżywania wspólnoty też powierzyć Panu Bogu. Przez posługę właśnie tego miejsca w domu misyjnym księży orionistów, gdzie jest trampolina i dziecięca, i młodzieżowa, i gdzie słuchajcie, w całym mieście, gdziekolwiek człowiek się pojawi, to wszyscy mówią, a moja Marysia to chodzi na trampolinę, a Józek dzisiaj zjadł bułkę, a gdzie? W trampolinie. Dlatego też słuchajcie, tego pięknego doświadczenia mam, życzę, niech śnieg spadnie, nie? No niech tak. Śnieg spadnie i żebyście naprawdę pięknie przeżyli dzieciaki te święta. Dobrze, że jesteście. Rozpoczynamy. Chwała Panu.